Witam, nazywam się Dariusz Bobiński, jestem prezesem i współzałożycielem firmy Bovil Biotech we Władysławowie. W naszej firmie wytwarzamy innowacyjne i inteligentne materiały opatrunkowe o nazwie Celmat. Celmat to produkt, który został opatentowany i opracowany na Politechnice Łódzkiej, od której firma Bovil Biotech odkupiła know-how. Jesteśmy w tej chwili jedynym właścicielem tej innowacyjnej technologii. Błona biocelulozowa jest to materiał nowej generacji zbudowany na bazie ultraczystych włókien celulozowych, pozbawionych zanieczyszczeń takich jak hemiceluloza bądź ligniny. Otrzymywany jest metodą biotechnologiczną według opatentowanej technologii. Bovil Biotech to w pełni polski kapitał, korzystający z polskiej myśli naukowo-technicznej. Jesteśmy firmą, która przeniosła badania laboratoryjne na skalę przemysłową, zachowując standardy najwyższej jakości. Nasz produkt spełnia wszystkie kryteria jako materiał do zastosowań medycznych. Bovil Biotech to pierwsza na świecie fabryka biocelulozy wykonana w farmaceutycznym standardzie GMP. Zakład posiada dwa wydziały produkcyjne: Wydział Produkcji Biomateriału Polimerowego oraz Wydział Produkcji Wyrobów Medycznych klasy 2B i 3. Wszystkie media potrzebne do wytwarzania tego unikatowego produktu wytwarzane są na terenie zakładu, na przykład para techniczna, para czysta, woda oczyszczona czy sprężone powietrze. Dział kontroli jakości zajmuje się rutynową kontrolą dostarczanych surowców produkcyjnych, parametrów wytworzonego materiału celulozowego oraz wyrobu gotowego, jakim są maseczki kosmetyczne oraz materiały opatrunkowe Celmat. Każda partia mat bionocelulozowych zostaje poddana badaniom pod kątem czystości mikrobiologicznej oraz chemicznej, co ma na celu ocenienie skuteczności przeprowadzonego procesu produkcyjnego. Wyrób gotowy, maseczka oraz opatrunek kontrolowany jest przede wszystkim pod kątem jałowości oraz procentowej zawartości substancji aktywnych. Jakość materiału biocelulozowego, skuteczność jego działania i wartość kliniczna zostały potwierdzone w licznych badaniach przeprowadzonych w kilku certyfikowanych laboratoriach naukowych i ośrodkach medycznych. Między innymi w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, w Klinice Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz na Oddziale Chirurgii Dziecięcej w Szpitalu w Olsztynie. Nasza firma posiada unikalny produkt, jakim jest sterylna maska na twarz z biocelulozy. Głównym zastosowaniem naszego produktu jest usuwanie niepożądanych efektów zabiegów kosmetycznych, mniej lub bardziej inwazyjnych. Maski na twarz, oczy oraz ciało znajdują zastosowanie w medycynie estetycznej jako środek przynoszący niesamowitą ulgę, niwelujący w szybkim tempie opuchliznę po zabiegach oraz przyspieszający gojenie się skóry. Maski mogą być stosowane po zabiegach laseroterapii, mezoterapii, chirurgii plastycznej. Materiały biocelulozowe wykorzystujemy w postaci masek bądź w postaci opatrunków i one są wykorzystywane w zabiegach kosmetycznych jako uzupełnienie terapii, ale również w ranach trudno gojących do przyspieszenia procesów gojenia oraz u pacjentów po oparzeniach, kiedy chcemy zmniejszyć na przykład dolegliwości bólowe. Bioceluloza posiada włókna nieprzekraczające 100 nanometrów. Są one mniejsze od porów ludzkiej skóry, co umożliwia skuteczniejszą penetrację aktywnych substancji do głębszych warstw skóry. Trójwymiarowa usieciowana struktura zbudowana jest z połączonych ze sobą nanowłókien celulozowych, które nadają materiałowi dużą elastyczność, miękkość, delikatność i wytrzymałość mechaniczną. Gęsto utkana sieć włókien, zdolna do utrzymywania cząsteczek wody, pełni funkcję podobną do naskórka skóry właściwej, chroniąc skórę lub ranę przed urazami, zabrudzeniami i drobnoustrojami pochodzącymi ze środowiska zewnętrznego. Nasze produkty przynoszą realną ulgę, przyspieszają powrót do dobrego wyglądu i są absolutnie innowacyjne. Po zabiegu mezoterapii spodziewałam się licznych śladów ukuć igły, natomiast po użyciu maski spokojnie mogę jutro iść do pracy. Naszym głównym celem jest wprowadzenie innowacyjnego produktu na rynek polski i inne rynki europejskie. Cieszę się, że po paru latach ciężkiej pracy udało nam się zebrać zespół profesjonalistów, który to stworzył, ten genialny materiał.
uważam to za największy sukces naszej firmy. Biomateriał idealnie nadaje się do produkcji implantów, np. chrząstki ucha, nosa czy zastawki serca. Dlatego też prowadzimy nieustannie badania i projekty naukowe nad zastosowaniem naszej biocelulozy w medycynie rekonstrukcyjnej i regeneracyjnej. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.